wydarzyła się przykra rzecz w trakcie biegu w odległości kilkudziesięciu, 50 może metrów od mety zasłabł. Jeden z uczestników biegu, biegnący nawet dosyć dynamicznie, ale nagle się zaczyna osuwać i kolega, jeden z moich biegaczy z naszego stowarzyszenia, no, przytrzymał go. Myślał, że to takie chwilowe omdlenie, że przytrzyma, że będą podążali albo poproszą karetkę, wsparcie, która była dosłownie w odległości niespełna 100 metrów od miejsca zdarzenia. Zdarzenie, które niestety zakończyło się śmiercią. Zdarzenie, które dotknęło kolegę. Który biega wiele lat. Osobę niezwykle ciepłą. Którego dopingował ojciec kilkanaście metrów od miejsca zdarzenia. Sprawa bardzo przykra. Myślę, że nie było szans na uratowanie, dlatego że jedna karetka, druga karetka, ilość ratowników, lekarzy, anestezjolog, który, bo jednocześnie rozgrywaliśmy mistrzostwa lekarzy, więc byli bezpośrednio w miejscu zdarzenia, no dosłownie to były sekundy i minuty, pół minuty, minuta, już była silna grupa osób, które natychmiast podjęły reanimację. I następnie dotarło pogotowie ratunkowe i no, nie jestem fachowcem, ale słyszałem te rozmowy, kilkoro lekarzy, którzy stali, więc no, straszliwa walka. Niestety.